Witam Państwa serdecznie, dlatego w telegraficznym skrócie moje wystąpienie. Postaram się przytoczyć właśnie działania Muzeum Okręgowego w Koninie w kontekście dynamiki zmian naszego regionu. O istnieniu pokładów węgla brunatnego w naszym rejonie wiedziano już w XIX wieku, jednakże dopiero w czasach okupacji, w 1942, rozpoczęto wydobycie przemysłowe. Polacy przejęli ten zakład po wojnie i od tego czasu rozpoczęła się historia kopalni węgla brunatnego w okolicach Konina. I po wojnie rozpoczął się właśnie ten dynamiczny rozwój zarówno miasta z 10-tysięcznego do 70-tysięcznego, migracje ze wsi do miasta, także migracje w ogóle z innych obszarów do miasta, bo byli potrzebni pracownicy, no i oczywiście wysiedlenia obszarów wiejskich pod odkrywki. Wysiedlenia nie zawsze przebiegały tak, jak władza by chciała. Czasami ten proces przebiegał wręcz dramatycznie. Coś mi tu nie działa. Szczególnie w latach 50., kiedy protestowano, do tej pory można w archiwach znaleźć tajne notatki nieopubliczniane, jak to wyglądało, ponieważ dano rolnikom bardzo niską cenę, w zasadzie poniżej wartości ziemi, oraz miesięczny czas opuszczenia gospodarstw. To było praktycznie nierealne, także działy się dramatyczne sceny, ale dzięki tym protestom późniejsze akty wysiedleń były w zdecydowanie lepszych warunkach przeprowadzane. Chcę się zmieścić w 10 minutach. Tak więc w okolicy Konina mamy dwie odkrywki węgla brunatnego. Pierwsza na północ od linii Warty, odkrywka węgla brunatnego Konin, gdzie było dotychczas 10 pól wydobycia, z czego 4 całkowicie zrekultywowane. I na południe od linii Warty, w okolicy Turku, odkrywka Adamów, 4 pola wydobycia i w zasadzie już wszystkie 4 w rekultywacji. No i oczywiście kopalnia węgla brunatnego działa szkodliwie na środowisko, nawet bardzo. Negatywny wpływ przede wszystkim jest na, widać w przeobrażeniach powierzchni terenu, w zmianach stosunków wodnych, w zanieczyszczeniach powietrza, w emisji hałasu. Oczywiście wpływa negatywnie na faunę i florę, no i powstają odpady i ściegi produkcyjne. Ale jeśli chodzi o samą przeobrażenia powierzchni terenu, no to oczywiście to są wyrobiska, powstają zagłębienia i powstają wyniesienia zupełnie nowe. Oczywiście zniszczona jest całkowicie pokrywa glebowa i osiadanie terenu powstaje na skutek działalności górniczej. Co jest jeszcze bardzo niekorzystne, to oczywiście ten lej depresyjny, który powstaje, ponieważ aby dostać się do podkładu węgla, który jest kilkanaście metrów pod ziemią, trzeba całkowicie odwodnić teren. I te pompy pracują non-stop i one odwadniają teren oczywiście znacznie większy niż samą odkrywkę, co wiele gmin ma bardzo potem niski, bardzo zmienia się przepływ powierzchniowy, źródło, także obniżenie zwierciadła wód, oraz zmienia się także skład chemiczny wody. Także to jest bardzo negatywne, ten lej depresyjny i odczuwalny. Dobrze. No i co po wydobyciu tego pokładu? Oczywiście nie można zostawić tej odkrywki samej sobie, bo to by się groziło katastrofą ekologiczną i dlatego niesamowicie ważny jest ten proces następny, czyli rekultywacja i zagospodarowanie tego terenu. Rekultywacja, czyli przywrócenie gruntom ich wartości użytkowych. I zagospodarowanie może przebiegać w kilku kierunkach. I tak jak w tych starszych odkrywkach, w zasadzie prawie każda odkrywka była zrekultywowana i potem przywrócona w kierunku albo rolnym, albo leśnym. Oczywiście pod nadzorem naukowym Katedry Gleboznawcy, Gleboznawstwa i Rekultywacji Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Tak już później jakby te kierunki były bardziej zróżnicowane. Na przykład kierunek wodny to właśnie te wyrobiska końcowe kopalni. Poprzez utwardzenie skarb i den można jakby przeobrazić w kąpieliska, w stawy. Także to jest urozmaica bardzo krajobraz. Albo można
po rekultywacji utworzyć działki, boiska. Tak samo mamy na przykład aeroklub w Kazimierzu Biskupim na terenach zrekultywowanych. A jaka tutaj nasza rola, muzeum? My staramy się jakby działać w symbiozie z kopalnią i już przed jakby założeniem nowego pola wydobycia już musimy działać. Między innymi prowadzone są właśnie badania wyprzedzające archeologiczne w miejscach, gdzie te stanowiska będą zniszczone. Dlatego robimy wykopaliska. Tu przykład takiego cmentarzyska w Bilczewie. To było pole Drzewce, kopalni Konin, gdzie żeśmy wyeksplorowali ponad 100 grobów ciałopalnych jamowych wczesnośredniowiecznych i około 30 szkieletowych. Jest to no, bardzo ważne stanowisko archeologiczne z tego względu, że no, te wczesnośredniowieczne jamowe ciałopalne w Wielkopolsce groby praktycznie były nieuchwytne, a tu dodatkowo można było zaobserwować to przejście z pogaństwa do chrześcijaństwa na jednym stanowisku. Oczywiście badania etnograficzne także prowadzone na tych terenach, gdzie dokumentujemy całe układy wsi, dokumentujemy budownictwo, a także przeprowadzane były wywiady z mieszkańcami. No i badania paleontologiczne. Na niektórych miejscach kopalni, gdzie udało się odkryć kości zwierząt kopalnych, także udało się przeprowadzić badania paleontologiczne i naszym takim sztandarowym przykładem są kości, szkielet słonia leśnego, który zamieszkiwał teren okolic Konina 100 tysięcy lat temu. Jest to taki nasza chluba naszego muzeum, ponieważ jest to najbardziej kompletny i najlepiej zachowany szkielet słonia leśnego w Europie. Jest to okaz cytowany w literaturze światowej. Został on oznaczony w osadzie, to też jest bardzo, bardzo rzadkie. Dobrze wytatowany. I na przykładzie tego szkieletu stworzyliśmy wystawę stałą Słoń leśny Paleoxolon Anticus z odkrywki Jóźwin, gdzie ukazujemy właśnie, jak wyglądał ten słoń, jak wyglądało jego środowisko, fauna i flora 100 tysięcy lat temu. Także wystawa, By czas nie zaćmił i nie pamięć, Wielkopolskie Górnictwo ukazuje także te przemiany, które są jakby związane z wydobyciem węgla. Teraz już będzie szybko, to jest dopowiedzenie tej wystawy. Ostatnio przyjęliśmy także ogromne archiwum kopalni, właśnie w styczniu. Mamy mnóstwo teraz zdjęć do opracowania, no kilkanaście tysięcy, nawet może i więcej, od lat 50., które właśnie ukazują bardzo dobrze te zmiany zachodzące w naszym rejonie. Projekt Zakopany Krajobraz to także realizujemy. To jest to takie archiwum mówione, społeczne archiwum opowieści ludności przesiedlonej przez kopalnię. Bardzo ciekawy projekt. Projekt Nowa Ziemia w czterech osłonach. Tutaj mamy pierwsza odsłona to wystawa Zwierzęta Wracają, która ukazywała właśnie tereny zrekultywowane, przywrócone. Jak to wygląda fauna i flora na tych terenach. Powiązane to było właśnie z konkursem fotograficznym skierowanym dla młodzieży. Właśnie fotografia przyrodnicza na terenach zrekultywowanych. Sesja Bioróżnorodność terenów pokopalnianów regionu konińskiego, też mówiąca o tych wszystkich przemianach oraz film mówiący też o tym. Oczywiście te tematy wszystkie realizujemy na lekcjach muzealnych, ale także wychodzimy poza sam budynek muzeum, gdzie wyznaczyliśmy szlak turystyczny Słonia Leśnego. Początek tego szlaku oczywiście w naszym muzeum, dalej prowadzi on przez tereny zrekultywowane, mówiąc właśnie o przemianach tych regionów oraz ukazując najciekawsze znaleziska. No i teraz nawiązując do tematu wystąpienia, no, kopalnia pomału przechodzi do historii, tak więc KWB Adamów jest już w likwidacji, KWB Konin do 30 roku będzie koniec wydobycia. A jaki kierunek? Kierunek oczywiście zielona energia, ponieważ elektrownia powiązana jest z tym węglem. I to, co mamy, to właśnie już na terenach pokopalnianych największą farmę fotowoltaiczną w Polsce, a w planach właśnie te farmy wiatrowe, elektrolizatory produkujące wiodór, biogazownie, no i być może właśnie ta elektrownia atomowa małych reaktorów atomowych. Dziękuję bardzo za uwagę.